mnie, Chrystus na to ses, na to ses, Zatora Parunika Parunik. Chrystus na to ses, na to ses, Salvatora parunita parunit. Christus natus est, natus est. Salvatora parunita parunit. Christus natus est, natus est. Thank you.
nowonarodzonego, by oddać mu chwałę, by nabrać mocy do codziennego życia. W czasie tej mszy świętej koncelebrowanej ojciec proboszcz modli się w intencji duchowej adopcji dziecka poczętego. Ojciec Dominik za zmarłą siostrę Ewę Świniarską, zmarłego tatę Mieczysława z okazji imieni oraz zmarłych z rodziny. Pozostali ojcowie w obuwiadomych intencjach, a ja za zmarłą Helenę Grabowską. Jest to intencja od sąsiadów. Abyśmy mogli z czystymi sercami godnie uczestniczyć w tej Eucharystii, na jej początku przeprosimy dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy i za niepokalane. Panie Jezu, który narodziłeś się dla nas w Betlejem jako człowiek, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyniosłeś nam pokój i zbawienie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który jesteś Zbawicielem wszystkich ludzi, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo,
i drążę na jego ramieniu. Pręty jego ciemięscy, jak w dniu porażki mamienków. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza, nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Oto Słowo Boże. Który wydał samego siebie za nas.
aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Oto Słowo Boże. Chodzi o to, że Chrystus przyszedł, bracia i siostry,
przez to ubóstwo pokazać, że jest coś ważniejszego, żeby nam nie zasłonić jakiejś ważniejszej rzeczywistości. Chrystus przyszedł, żeby nam dać do zrozumienia, że nie chce dać nam czegoś, ale chce nam dać siebie. Siebie samego. Taki dar osoby. I wiemy doskonale dzisiaj, każdy z was, kto pierwszy raz od jakiegoś czasu zobaczył swoje dzieci, swoich bliskich, swoją rodzinę na Biblii. Każdy z nas doskonale jakoś czuje, co to znaczy dar osoby. Ile to znaczy się spotkać w tym dniu. Dar osoby też doskonale rozumieją małżonkowie, którym rodzi się dziecko, gdy wracają do domu i wiedzą, że to jest doskonale, nie trzeba ich pytać o to, czy są szczęśliwi, z tobą promieniują często szczęście. Także zmęczenie, ten dar kosztuje. Kiedy się ma dziecko, trzeba podporządkować temu cały rytm swojego życia. Kiedy się ma dziecko, trzeba wstawać w nocy. I ten dar na pewno kosztuje, ale to jest właśnie szczęście. I tak samo jest z Jezusem, który się dzisiaj narodził. Z Jezusem, który do nas przychodzi. Że wymaga, ale prowadzi nas do szczęścia. I kiedy Jezus przychodzi, żeby dać nam siebie, to chodzi o to, żebyśmy najpierw potrafili go przyjąć. No zobaczcie, bracia i siostry, Józef i Maryja. Najpierw Józef przyjął Maryję, która była brzemienna, a przecież mógł mieć wątpliwości. Potem oboje w niepewnych czasach musieli uciekać. Dzisiaj słyszeliśmy, poszli się dalej zapisać. Byli w miejscu dla siebie obcym, nieznanym, przyjęli Jezusa. Przyjęli osobę. To jest coś, co może się wydawać oczywiste, a jednak ma to swoją jakąś głębię. Ma swoją przenikliwość. I my mamy tak naprawdę naśladować ich. Naśladować Józefa, Maryję w przyjmowaniu Boga. Jak przyjąć Boga? Najpierw przyjąć człowieka. Jakże proste to jest. Jakże prosta jest nasza świętość, bracia i siostry. Żeby to nie zabrzmiało jednak w jakiś sposób górnolotny, albo żeby nie było takiego ryzyka pustosłowia, możemy sprawdzić, czy rzeczywiście umiem przyjmować człowieka. Zobaczcie, minął Adwent. Minął czas naszego prostowania ścieżek Bogu, refleksji, nawracania. Minął ten czas, kiedy mogliśmy jakoś przeglądać się, ile mamy w sobie cierpliwości, pokory, ile tak naprawdę chcemy słuchać drugiego człowieka, ile jesteśmy w stanie otworzyć swoje serce na niego. I dzisiaj możemy też siebie zapytać, czy umiem przyjmować człowieka, czy umiem sprawić, żeby moi bliscy mi zaufali, żeby czuli się ze mną bezpiecznie, czy jestem w ich sercu ważny. Czy jestem w ich sercu ważny? Tak jest, tyle jest okazji, żeby przyjmować drugiego człowieka, przyjąć jego słabość, przyjąć to życie, które przyjąć jego też słabsze dni. I gdy przyjmujemy człowieka, akceptujemy całą paletę tych ludzkich uczuć, od radości po smutek, to jakoś w tajemniczy sposób, bracia i siostry, w tajemniczy sposób poszerza się nasze serce. Gdy przyjmuję człowieka, to zaczynam przyjmować Boga. Gdy przyjmuję człowieka, to w tajemniczy sposób poszerza się moje serce, że mogę więcej, że mogę go przyjąć, że mogę poszerzać granice mojego serca. Bo Bóg ciągle rodzi dla mnie to nowe życie, to jest te niespożyte siły. W tę świętą noc, dzisiaj, gdy stajemy u żłóbka, i wiecie, że tacy jesteśmy, jako ludzie prości, pokorni, bo właśnie tacy ludzie rozpoznali Chrystusa w żłobku. W tę świętą noc, gdy Chrystus rozpoczyna ziemski marsz do wieczności, nasze ludzkie, wątłe siły dostają wielkie umocnienie, bo oto to, co boskie, łączy się z tym, co ludzkie. Nasz ludzki optymizm, nasze ludzkie myśli zostają podniesione do rangi nadziei. Możemy mieć nieskończoną nadzieję, wieczną. Nasze ludzkie przewidywania, nasze ludzkie kalkulacje dzisiaj
wiarą, a nasza ludzka miłość może być powiększona. Jej zakres jest o wiele dzisiaj większy. Nie muszę mówić dość, bo zostaje ubogacona przez Bożą miłość. Do ludzi Bożego Narodzenia niewątpliwie należeli Matka Teresa, Święty Maksymilian Maria Kolbe i imponują i ci święci bracia i siostry, bo oni nam pokazują, że nieraz wąsko patrzymy, jak bezpieczne projekty w życiu chcemy realizować, jak mało nieraz pragniemy i mało otrzymujemy. I kocham tych świętych, bo oni, budząc się co rano, wiedzieli co robić, bo byli gotowi, mieli w sobie tą iskrę wewnętrzną, żeby zareagować w jakiejkolwiek sytuacji. Zawstydzają nas i burzą nasz święty spokój. Bo dzięki świętym, dzięki ludziom, którzy ciągle przyjmowali Boga, nie możemy powiedzieć, że zrobiliśmy już wszystko. Nie możemy dzisiaj powiedzieć, że już dość. Dzięki tym ludziom ciągle mamy coś do zrobienia. Duch Święty przecież podpowiadał im gesty, zachowania, pomysły, działania, którego próżno szukać w jakimś podręczniku. To, co nieprzewidywalne, nie podpadające pod żadne schemat. I gdy przyjmuje Pana Boga, to nigdy nie przestaje być twórczy w przyjmowaniu ludzi, w kochaniu ludzi. Tak po prostu. Bracia i siostry, takim człowiekiem, który niewątpliwie uczył się przyjmować ludzi, bo kochał Boga, był Desmond Des. Szeregowiec amerykańskiej armii, który w czasie II wojny światowej chciał bronić swojego kraju, ale miał jeden problem, nie używał broni. I powiedział sobie tak w sercu: nie będę walczył, gdy oni będą się zabijać, ja będę bronił. I zaciągnął się do wojska, gdzie przeżył bardzo wiele trudnych doświadczeń, gdzie był postawiony przed sobą wojennym, gdzie był szykanowany przez swoich kolegów z własnego oddziału za to, że nie chciał używać broni. Ale udało się. Poszedł na front i gdy jego oddział dostał się na japońską wyspę, na której mieli stoczyć swój bój, swoją walkę, a ich oczom ukazał się klif, po którym, gdy wspięli się, widzieli pobojowisko w poprzednich oddziałach. Zaczęli, ruszyli szturmem do walki, stali się zabójczkami po raz pierwszy i w tym pierwszym starciu wydawało się, że jest równo, że nikt nie wygrał, ale przyszło drugie starcie i ten amerykański oddział został zmieciony w pył. I bracia i siostry, ledwo kilka osób wróciło ostatnim sił do bazy i wydawało się, że jest porażka. Wydawało się, że wszystko skończone. Ale jednak nocą zaczęły spływać informacje, że ktoś pod osłoną nocy po linie, po ścianie klifu spuszcza ciała rannych. I to był szeregowy Desmond. To był szeregowy, który powiedział, że nie będzie walczył i został okrzyknięty bunkiem. To był szeregowy, który kochał Boga i był ciągle twórczy. I w ten sposób szeregowy Desmond przez kilka nocy ratował 75 swoich kompanów i kilku Japończyków, bo w nocy był różnią. Ten człowiek, drogi bracie, droga siostro, miał w sobie właśnie tą twórczość, miał w sobie ten żal miłości i nigdy nie mówił dość. I wcale nie miał planu, na ile będzie kochał, odkąd, dotąd, tylko po prostu, gdy przyniósł tego jednego malarnego człowieka na skraj klifu, mówił sobie: Panie, jeszcze jednego. Panie, jeszcze jednego. Taka jest, bracia i siostry, świętość, którą dzisiaj Bóg też chce rodzić w naszych sercach. Przyjmujmy swoje życie. Przyjmujmy w tym życiu innych ludzi. Przyjmujmy w życiu innych ludzi, którzy mają swoje wady, którzy nie są aniołami. Bo będziemy w ten sposób uczyli się też kochać. Kochać Boga. I nie chodzi tutaj o krótkotrwały efekt świątecznych spotkań. Nie chodzi o to, żebyśmy czuli atmosferę tylko chwilowej radości. Nawet dzisiaj, bracie i siostro, wcale nie chodzi o różnice, które są gdzieś między nami. O różnice polityczne, o różnice w wykształceniu. Dzisiaj nie jest ważne, kto jest bogaty, kto jest biedny. Dzisiaj w nocy ważna jest tylko jedna rzecz. Ważne jest,
czy jestem zakorzeniony w Chrystusa. Dzisiaj świat się dzieli tylko na tych, którzy mają w sobie to życie. Zakorzenieni w Chrystusa to są ci, którzy jak taka roślinka, która jest dobrze ukorzeniona, roślinka, która ma dobre korzenie, ma te wartości odżywcze, żeby wzrastać. A jeśli roślina jest słabo ukorzeniona, nie otrzyma tej wartości. Dzisiaj, bracia i siostry, gdy Chrystus niewątpliwie chce przyjść do każdego z nas, łamać te bariery, kruszyć mury, które są między nami, chce, żebyśmy byli zakorzenieni w Niego, w Jego miłość, nie w nasze ludzkie ideały miłości, ale w tą Bożą miłość. To dzisiaj niewątpliwie właśnie tej miłości i tego zakorzenienia życzę sobie i Wam. Amen. Kiedy wyznajemy naszą wiarę na słowa i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, wszyscy uklękniemy. Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. A On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i zastał dla świętego.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę zmartwychwstałej na cześć Pana swojego imienia, a także na życie nasze i całego Kościoła. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w świętą noc narodzenia Pańskiego i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w bóstwie Twojego Syna, który nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą przez Chrystusa, Pana naszego. I zjednoczeni z całym Kościołem
uroczyście obchodzimy świętą noc, w której Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Pokoruj błagamy się, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: jeszcze i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oh.
byśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i oddasz nasze czasy Twoje. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, bo Twoje jest chwała. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali się Bogu. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pewnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z nami. I duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Dziękuję przede wszystkim Wam za Waszą liczną obecność, za życzliwość wobec nas, Czerwonego Kościoła i misjonarzy Bratów Marii Niepokalanej. Właśnie życzymy Wam, aby prawdziwie Jezus był inspiracją Waszego serca, Was prowadził drogą pokoju, łaski i błogosławieństwa. Tego Wam życzenia, którego w tych dniach szczególnie się modlimy. Jutro nie będzie już rano, drugi dzień świąt, że święte w porządku niedzielnym. Na dzisiejszą spokojną noc, to jutrzejszy dzień uroczystego świętowania. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Dziękuję też wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia liturgii Państwu Kościelnym, dekoratorom, schowi, Panu Premiście i też moim współbraciom. Bóg wszystkim wielki zaprosić. Pan z Radu.